Dzień dobry Państwu, rozmawiamy po spotkaniu z Lechem 2 Poznań. Ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem 1-1. Z nami jest kapitan naszej drużyny Piotr Nocoń. Piotrek, odwróciliśmy losy tego spotkania, strzeliliśmy bramkę na wagę remisu, natomiast chyba z przebiegu gry możemy czuć jednak pewien niedosyt. No myślę, że na pewno niedosyt, bo według mnie z przebiegu całego meczu byliśmy drużyną lepszą, lepiej zorganizowaną. No i mieliśmy dużo ku temu sytuacji, żeby ten mecz po prostu wygrać. Udało się to zremisować, mówię udało, bo przegrywaliśmy, więc to na pewno jakiś plus tego meczu, że odrobiliśmy tą stratę. Jeszcze przy dobrych wiatrach i zimnej głowie mogliśmy to w końcówce spokojnie przechylić na swoją stronę, no ale nie udało się. No i tyle, no na pewno ja osobiście myślę, że i tak jak koledzy czujemy niedosyt po tym jednym punkcie. Warunki do gry dzisiaj były wyjątkowo trudne, natomiast z naszej perspektywy wyglądało to tak, że jednak nieco lepiej znieśliśmy to wszystko, jeśli chodzi o porównanie do naszych przeciwników. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? No na pewno bardzo trudne warunki. Szczerze powiem, że nie wiem, czy kiedykolwiek grałem w takich warunkach, ale no mówię, to nikogo nie tłumaczy, bo gra 22 ludzi w takiej samej pogodzie. Czy my znieśliśmy to lepiej? No na pewno zmiany też coś tam wniosły i podnieśliśmy intensywność, ale myślę, że nie miało to jakiegoś większego znaczenia i mówię, no tak samo myślę czuliśmy się jak i Lech, choć no, cieszy to, że z perspektywy widza wyglądało to, że to my lepiej to znosimy. Bardzo dobrze po raz kolejny operowaliśmy piłką, utrzymywaliśmy się przy niej, kreowaliśmy okazję. Czy ty czujesz, że z każdym meczem ta drużyna wygląda coraz lepiej, że się rozwija? No na pewno, bo mówię, początek był taki, a nie inny i już wcześniej sugerowałem to, że to będzie potrzebny czas na to, żeby każdy też przyzwyczaił się raz do treningu, raz do tego, jak chcemy grać, nauczył się pewnych rzeczy, bo dla każdego to jest nowość, więc ja się cieszę, że punktujemy od początku, bo to jest ważne, ale też rozwijamy się pod kątem gry i myślę, że z każdym meczem i z każdym kolejnym tygodniem będzie coraz lepiej. W ostatnich spotkaniach występowałeś na pozycji fałszywego napastnika. Dzisiaj wróciłeś na swoją optymalną pozycję. Od początku byłeś aktywny, szukałeś gry i strzeliłeś bramkę na wagę remisu. Czy czułeś i miałeś takie przekonanie, że ta okazja w końcu przyjdzie? No po ostatnich meczach gdzieś grając, mimo tego na dziewiątce, no tych sytuacji były, ale nie było ich nie wiadomo ile, także chciałem już, nie ukrywam, wrócić na swoją pozycję, ale mówię, no jeśli będę wystawiony na dziewiątce, to będę to realizował tak jak trenerzy chcą. Dzisiaj grałem na dziesiątce, tam czuję się lepiej, na pewno było więcej piłki i to mnie cieszy, bo lubię być pod nią i jakby cały czas być w grze. No dzisiaj udało się strzelić, wiadomo, no cieszy, bo też jakby ten czas uciekał bez gola i trzeba to nadganiać, ale mówię, no najważniejszy jest punkt zdobyty i tyle. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki bardzo.